No siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj przed wami kolejny filmik poradnikowy na moim kanale. Tym razem poruszymy Fate Stay Night, czyli tak, tą powieść wizualną, tą nowelkę, która, no nie oszukujmy się, zdobyła dosyć mocną i ugruntowioną pozycję na rynku. Oczywiście mówię o całej franczyzie, nie tylko o oryginalnym Fate Stay Night, tylko o Grand Orderze, o tych wszystkich arcade'ach, anime, no i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Nie tak dawno temu ogłosiłem, że wrócę do nagrywania Fate Stay Night, no bo trzeba dokończyć. Znaczy, nic nie trzeba, ja chcę dokończyć. No i przy okazji tak sobie pomyślałem, że jak już tak nagrywam znowu te filmiki poradnikowe, jak co zainstalować, to chciałbym wam pokazać, na jakiej wersji ja nagrywałem i teraz będę nagrywać ponownie. Ogólnie, z tego co pamiętam, zacząłem od zwykłego Fate'a, a potem przerzuciłem się na Ultimate Edition. Czyli takiego moda, który ogólnie polepsza tekstury, wiecie, usprawnia działanie, no i pozwala grać w nowszych rozdzielczościach, tak, żeby, wiecie, pełny ekran, że jak zrobimy pełen ekran full screena, to te modele, sceny, tła, wszystko nie będzie takie sztucznie rozciągnięte. No i właśnie ten mod Ultimate Edition przychodzi nam na pomoc. Oczywiście, do wszystkie potrzebne linki będą w opisie. No dobra. Więc tak. Jak sami widzicie, żeby ten mod działał, potrzebujemy konkretną wersję Fate'a. Jest to tak zwana Realta Nua, która została rozdzielona, ta gra Fate Stay Night, została rozdzielona na trzy części. Na ścieżkę Fate, Los, na ścieżkę Unlimited Blades Works, czyli kuźnie nieskończonych ostrzy, no i na ścieżkę Heaven's Fields, czyli Dotyk Nieba. No i właśnie tą specjalną wersję będziemy potrzebować, żeby ten mod działał. Ogólnie to wszystko, ta modyfikacja działa na zasadzie, że ona łączy z powrotem te wszystkie gry w jedno, nakłada wersję angielską, kto jak chce cenzurę, muzykę z wersji Vita, ogólnie wstawia lepsze modele, no że tak jak wspomniałem wcześniej, żeby nie były tak rozciągnięte i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie modyfikacje ściągamy z tego tutaj linku, który został zamieszczony przez autora lub autorkę projektu. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to powinniście mieć trzy rzeczy pobrane. No, samą grę, sam mod, który nazywa się tutaj Fate Stay Night Unlimited Edition Setup Exe oraz Folder Patches. Ale tu jest jedno ale, że my nie potrzebujemy całego folderu, tylko tak naprawdę jedyne co wam potrzebne to pliki ten i ten. Reszta to są pliki opcjonalne, które są plikami, które pozwolą w waszej grze działać w wyższych rozdzielczościach. Nawet mamy 4K. Dwa ostatnie pliki są tego dowodem. Trzeci od końca, ten 1920, jest pod 2K, a tutaj już są Full HD. No dobra, ale jest jedno ale. Jak nie macie płatnego konta na tym hoście, tym mega upload, no to macie limit 5 giga, no i będziecie musieli na dwa razy to ściągać. Ewentualnie, jeżeli byście się jakimś cudem pogubili,
jakie pliki są Wam konkretnie potrzebne, to przygotowałem przy okazji wszystko, cały pakiet przygotowałem. Utworzyłem nowe konto na Google, na dysk włożyłem i wszystko będzie uszykowane. Linki do strony moda, do tego na hoście Mega Upload oraz te moje linki, wszystko będzie w opisie, żebyście mieli ładnie przygotowane. Więc jak nie chcecie się babrzeć z tym Mega Upload, to polecam linki, które ja dla Was specjalnie zrobiłem. No dobra, jak już wszystko pobierzecie, to mniej więcej powinniście mieć takie coś. Powinniście mieć instalator moda, czyli ten Fate Stay Night Unlimited Edition EXE. Powinniście mieć folder patches. Oraz powinniście mieć, no, grę, nie? Tą jedną grę, która została rozdzielona na trzy osobne gry i są trzy różne ścieżki. Ścieżka Fate, czyli los, ścieżka Unlimited Blades Works, czyli kuźnia nieskończonych ostrzy, no i Heaven's Field, czyli dotyk nieba. No dobra, jeżeli wszystko dobrze pobraliście i macie takie coś, to przechodzimy teraz do instalacji moda. Czyli tak, uruchamiamy instalator. On troszeczkę może zająć, bo czasem ma takie zawiechy. Uruchamiamy go. Oczywiście robimy yes, potwierdzamy. I teraz tak. Wybieramy folder, gdzie chcemy, żeby gra została zainstalowana. Ja na przykład zrobię to na dysku E. No, nazwiemy sobie to odnowiony Fate. Taki tam z Polsona nazwa. Zaznaczamy folder. Oraz musimy wybrać ścieżkę, gdzie będą się nasze zapisy gry robiły. Czyli robimy na przykład nazwijmy to zapisy gry, nie? Nowy folder i pyk. Wybieramy folder i potwierdzamy. Potem znów robimy next. I teraz mamy informację, co będzie instalowane. Najważniejsze rzeczy to Merge Patch, czyli ten patch, który łączy te trzy gry znowu w jedną. English Patch, czyli po prostu z angielszczenie. OP Patch, czyli dodający opening z wersji witowskiej. Tu mamy ścieżkę dźwiękową witowską. Tu mamy pierwszy HD patch, który jak widzicie jest przygotowany pod rozdzielczość 1290x960 oraz w wersji wide, czyli tej takiej rozciągniętej, no to jest pod 1707x960 oraz mam tutaj patch 1920, który specjalnie pod mój monitor, czyli pod 2K, czyli mamy rozdzielczość pod Full HD oraz pod 2K. No i na końcu jest tak zwany usuwający cenzurę patch. No i to wszystko w sumie, co musicie wiedzieć. Klikacie next, a jakbyście chcieli mieć pozostałe opcje, no to musicie je sobie sami pobrać z tego Mega Upload. Tutaj macie podpisane, że jakbyście chcieli mieć podrozdzielczość 1600x1200, to musicie ściągnąć HD Patch 1600 i umieścić go w folderze Patches i przed instalacją, nie? Musi być umieszczony ten. I tak samo jest identycznie z Full HD. Jak chcecie mieć Full HD, nie, przez 4K, tu macie dwa. Tak samo, nie? Analogicznie. Szukacie na tym Mega Upload HD Patch 2400 albo 3200. No ja tego nie potrzebuję, więc tego nie ściągałem. No dobra, kliknęliśmy next i teraz musicie zaznaczyć, wskazać instalatorowi, gdzie znajdują się te poszczególne ścieżki. Czyli ścieżka Fade Loss. Klikamy tutaj. O, przepraszam, nie tutaj. Tutaj, o. Ja wciskam Fate, ścieżka los. I robię tak samo z Unlimited Blade Works, czyli z kuźnią nieskończonych ostrzy. Znów zaznaczam odpowiedni folder i robimy wybierz.
No i tak samo robimy ze Heave and Feel, czyli z dotykiem nieba. Zaznaczamy, robimy wybierz i OK. Potem robimy next. Ja zazwyczaj zaznaczam jeszcze ze stwu skrót na pulpicie. I robię install. I teraz to troszeczkę potrwa, więc wrócę do Was, jak to się wszystko przemieli i tak dalej, i tak dalej. No i jesteśmy. Instalacja, no, dobiegła końca, oznaczamy to, bo nie potrzebujemy instrukcji. Robimy zakończ. I na pulpicie powinien, a to mogę zminimalizować, powinien pokazać się, no, ikonka, nie? Mamy, widzicie? Fade i Fade 64. Tak naprawdę w sumie obojętnie, które uruchomicie. Bez znaczenia, nie? Ogólnie z tego, co ja zrozumiałem, to Fade 64 przede wszystkim służy do uruchamiania na 4K. Ale ogólnie tak, jak uruchomicie tak jak ja za pierwszy raz grę, to wam od razu włączy się prolog, który musicie przejść. Jak go przejdziecie, uruchomi się włączy się główne menu. Ale wiecie, ja tu tutaj, czekajcie. O, nie chciałem. Ja wam tu teraz pokażę mniej więcej, jakie są opcje, nie? Dzięki tej modyfikacji. Nie, oczywiście wszystkich wam nie pokażę. No bo niektóre rzeczy dopiero w czasie samej gry są. No ale to już zostawię wam samemu do odkrycia. Ale tak mi teraz przyszła sama do głowy myśl, że w sumie wam nie powiedziałem, o czym jest Fate Stay Night, nie? Co to jest? Ogólnie, krótki wstęp. Fate Stay Night jest to powieść wizualna, Allianz Visual Novel, która tak naprawdę jest opowieścią prowadzoną z pierwszoosobowej perspektywy w większości, czyli poznajemy świat z perspektywy głównie Emii Shiro, tego głównego bohatera. Chociaż zaznaczę, że zdarzają się momenty, kiedy inni bohaterowie przejmują stery i możemy zobaczyć, jak to wygląda dana sytuacja z ich strony. Przykładowo prolog, który teraz nam się uruchomił, jest z perspektywy jednej z uczestniczek całego tego zamieszania, z perspektywy Rinto Saki. Ale tak, ta powieść wizualna opowiada o Emii Shiro, który miał to szczęście lub nieszczęście z powodu wielu różnych niesprzyjających mu okoliczności, to, że został wplątany w uczestnictwo w pewien rytuał. Rytuał, w którym siedmiu magów, z tego co pamiętam, na polski było przetłumaczone Tarmon, no nieważne już, to taka była specyficzna nazwa związana z okultyzmem. Przed nagrywaniem wiedziałem, ale tu oczywiście jak mam powiedzieć, to zapomniałem. No i tak, jest ten rytuał i siedmiu magów przywołuje siedmiu sług o poszczególnej klasie postaci. Mamy szermierza, łucznika, berserkera, zabójcę, jeździec oraz caster, czyli czarnoksiężnik. I mamy tych siedmiu sług. Jeszcze jest lancier. I tych siedmiu sług, i każdy z tych magów dostaje po jednego słudze. Czyli jeden dostaje łucznika, drugi szermierza. I te siedem par mierzy się ze sobą w czasie trwania tego rytuału. I zwycięska para dosięgnie zaszczytu zdobycia świętego Graala. I tak, to są pojedynki na śmierć i życie. No i jak mówiłem, zwycięski sługa oraz jego mistrz mają prawo
dosięgnąć świętego Graala, no, który spełni ich życzenia. No i właśnie w takie gówno został wplątany nasz główny bohater. No i przy okazji tak, nasz Emiya Shiro nie jest zbyt dobrym magiem. Takie tam leciutkich podstawy zna, bo jego przybrany ojciec, który był właśnie Tarmutulgiem, chyba tak, czyli tym magiem, przekazał mu, ale uznał, że Emiya nie ma za bardzo dużego talentu, więc nie ma sensu rozwijać u niego magię, no bo i tak będzie przecież żył jako zwyczajny chłopak i potem pójdzie do zwyczajnej pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale wiecie, wyszło jak zawsze, czyli ojciec Emiyi się mylił, przybrany ojciec, no i z powodu kilku komplikacji, które zostaną nam przedstawione w samym prologu oraz na początku właściwej rozgrywki, dowiemy się, dlaczego Emiya został wplątany, jak to się stało oraz czy zgodzi się uczestniczyć w tym całym bagnie. No i tak się prezentuje tak mniej więcej wstęp do tej gry. Ogólnie wspomnę, że są trzy główne ścieżki, tak jak no, się domyśliliście w czasie trwania instalacji, że mamy ścieżkę Fate, czyli los, ścieżkę Unlimited Blade Sword, czyli kuźnie nieskończonych ostrzy, no i Heaven's Fields, które tak po polsku to by było dotyk nieba. I tak jeszcze gwiazdeczka. Fate ma jedno zakończenie, kuźnia nieskończonych ostrzy ma dwa zakończenia, no i tak samo dotyk nieba też ma dwa zakończenia. Tak się rozgałęziają, nie? Rozumiecie, o co chodzi. No i przy okazji jest multum złych zakończeń, które wyskakują nam w momencie, kiedy no nie popiszemy się, no i zostaniemy zamordowani, zabici, zjedzeni, przerobieni na jakieś inne nieprzyjemne rzeczy dla Shiro. Tak się prezentuje wstęp ogólnie do fabuły. A wracając do tego, jakie nam ma do zaoferowania mod, to oprócz takich typowych, że granie w oknie, full screenie, tu mamy za jaka wielkość okna, quality to są te HD, które wgrywaliśmy, tu mamy te powiedzmy HD, tu mamy te full HD, a tu mamy te 2K, ja użyję sobie te 2K, spokojnie, gra nam się zaraz ponownie uruchomi, widzicie? Ogólnie tak śmiesznie działa, jak jest prolog. Jak już będziecie mieli odblokowaną, normalną rozgrywkę, to gra nie będzie wam się resetowała. Mamy również takie powiedzmy, że możemy, o widzicie, mieć rozciągnięte okno, no znowu się to dzieje. Trochę tutaj, o widzicie, mamy rozciągnięte okno, oczywiście możemy też grać w pełnym oknie, w sensie na full screenie. Tutaj musicie sobie poprzeglądać, tutaj macie klatki i tak dalej, tu macie język japoński, angielski, tu macie takie bardziej rzeczy związane z, na przykład, że macie rzeczy z klasycznego Fate'a, z tej edycji Real Tenua, albo możecie mieć tak jak ja wymieszane, z muzyką jest równocześnie, z filmami jest tak samo, tu mamy cenzurę jaką chcemy wprowadzić, tu mamy głosy, jakie mają używać. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musicie sobie sami poprzeglądać. I ogólnie, w sumie to z tych ważniejszych rzeczy. Możecie też tutaj zaznaczyć, że możecie że prolog włączacie z menu. Jak to zaznaczycie, to następnym razem, jak robicie grę, to wam się włączy główne menu. Ale jeżeli nie przejdziecie tego prologu, to i tak będziecie musieli go przejść, bo nie będziecie mogli zacząć rozgrywki. I wiecie co? Ja teraz zrobię małe cięcie, przejdę prolog i będziemy widzieć się w tym odblokowanym głównym menu. No i jestem na samym końcu prologu
I teraz oryginalnie powinien włączyć wam się opening, ale on powodował tyle kłopotów, on powoduje ogólnie tyle kłopotów, że czasem lepiej go przeklikać i sobie go, wiecie, od razu go wyłączyć i włączyć sobie go na przykład w ekstra i tutaj sobie go włączyć, w filmach, nie? Osobno. Chociaż to nie jest reguła, ale naprawdę umie ona czasem tak... Ten prolog, ten opening po prologu umie naprawdę sprawić problemy. Teraz macie, jak się pokazało teraz tam menu, tak wygląda, to znaczy, że możecie normalnie rozegrać rozgrywkę. Jak włączycie teraz start, to już macie, widzicie, gra normalnie się włącza, mamy perspektywę nie Rin, tylko teraz Emiya Shiro. I tak przy okazji wam powiem, żeby odblokować ścieżkę związaną z... Tak ze Sakurą, czyli dotyk nieba, to musicie ukończyć grę chociaż raz. To znaczy, że nieważne, czy ukończycie ścieżkę Fate, czy odblokujecie jedno z dwóch zakończeń ścieżki Kuźni Nieskończonych Ostrzy, żeby móc rozpocząć dotyk nieba, Heaven's Field, musicie mieć ukończony chociaż raz grę. Tak jak mówiłem. Wiem, powtórzyłem się, ale żeby dotarło, dotarło. I gdzieś tu nie wiem czy... O! I mod dodał, że macie mniej więcej relacje z postaciami. Choć głównymi bohaterkami w życiu, powiedzmy, Emi i Shiro są te trzy panie i w zależności od relacji z nimi mamy różne zakończenie i różną ścieżkę nam się uruchamia, to ta pani na dole, nie będę wam spoilerował kto to jest, też jest ważna, przede wszystkim... Przepraszam? Przede wszystkim w ścieżce Sakury, więc żeby móc odblokować najlepsze osiągnięcie tej pani, będziecie musieli jeszcze mieć bardzo dobrą relację z tą panią. W przypadku tych dwóch osobników do góry nie jest ona w ogóle brana pod uwagę. No i to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Tak, ogólnie jak wspomniałem, czekajcie, menu główne. Jak wspomniałem, wracam do ogrywania Fate'a na moim kanale w marcu. Będę go ciągnął, będę kontynuował rozgrywkę, aż ją zakończę. No chyba, że naprawdę się coś się spierdzieli. W sensie, że coś, no nie wiem, zachoruję, będę miał psychicznie dość, no ale ogólnie plan jest taki, żeby zakończyć Fate'a, więc tak. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam was wszystkich w marcu na oglądanie mojej seryjki. A jak nie, to zapraszam do samodzielnego ogrania i zapoznania się z powieścią wizualną, jaką jest Fate Stay Night. Widzimy się w kolejnych filmikach poradnikowych. Narka!